Dla mnie wolno tańczyć oznacza przestrzeń, w której ja mogę użyć tańca do odpowiedzenia na pewne pytania, które sobie zadaję. I jako, że trochę jeszcze nie uznaję się za choreografa, wolę o sobie mówić jako o performerze, który czasem bardzo chce coś powiedzieć, to taniec staje się jednym z narzędzi, których ja używam. W związku z tym to przyzwolenie na to, żebym mógł użyć tańca, daje mi wolność ekspresji oraz daje mi jakąś taką gamę kolorystyczną, którą mogę kolorować. Myślę, że przez to, że ten spektakl jest bardzo autobiograficzny, to i oparty na mojej prywatnej historii, i również na mojej prywatnej historii mojego rozwoju w tańcu. I ta oś mojego rozwoju w przestrzeni tańca, połączona z osią mojego prywatnego rozwoju i jakiejś historii mojej rodzinnej, stała się konstrukcją tego spektaklu, zestawienie tych paralelności oraz zbieżności, jako że spektakl analizuje kontekst polsko-niemiecki. I sam research, praca nad spektaklem, to odbywał się w ramach Dance Research z regionu NRW w Niemczech, z którego ja pochodzę, w którym się urodziłem. To w ramach swojej pracy porównywałem system edukacji tancerzy w Polsce i poza Polską. Teraz mówię może tak zbyt ogólnie, bo skupiałam się na swoim indywidualnym przypadku. Tam kamera zjechała. Skupiałam się na indywidualnym przypadku, w którym ja w Polsce studiowałam na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, a szukając jakiejś paralelności pomiędzy moim życiem polskim a niemieckim, w Niemczech studiowałbym pewnie na Folkwang University of the Arts w Essen. I ta przestrzeń, którą stworzyło mi studiowanie tańca, stała się i ta spekulacja na temat tego, jak wyglądałaby moja edukacja taneczna w Polsce i w Niemczech, w tych dwóch jednostkach, stała się również materiałem do pracy w ramach tego spektaklu. W sensie jakość ruchowa, którą mógłbym mieć w przypadku przechodzenia przez pełen system edukacji w Folkwang University of the Arts, jak to wpłynęłoby na to, jakim byłbym tancerzem, i jakbym wtedy mógł tańczyć, jakie miałbym możliwości. I to stało się też tematem tego spektaklu oraz jakimś takim metodą poszukiwania jakości ruchowej na ten spektakl. Więc może tak ten spektakl się wpisuje w temat.